Zdziwiona, zobacz. Wiesz, na co? Owieczka. Chodź. 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 Czarna owca. To jest chyba krzyżówka tych dwóch pierwszych i wtedy wychodzi z czarną głową. Chyba typowo mięsne. Bysio. Nie reaguj. Pogodny jakiś. Ale tak ładnie co? No chodź. Dobra, idziemy. Za darmo wybrają. Loda jakiegoś. Co chcesz? Ja poproszę loda. Dobre. Owocowy czy śmietanka? Owocowy. Może koktajl jagodowy, bardzo dobry. Kurczę. To dla nas też. Koktajlu się może napije również. Promocja mleka. Czarna, biała, cappuccino, latte. Przetworu. Latte, bardzo proszę. Proszę, promocji mleka. Kiedyś wysłałem pieniądze na fundusz promocji mięsa. Aha. Jak byłem... Już teraz nie. Ja myślałem, że ty kawę chciałaś. Ale już jest, wolę to. A. No i bardzo dobrze. Zdrowie. Po kawę można pójść później. Mleko obecnie chyba jest dosyć drogie, nie? Powyżej dwóch? Rolnicy dostają? Nie? Za propaganda taka w telewizji jest, że rolnicy teraz. Media kłamią.
Pan nie wierzy w takie wszystko? Nie ma takiej ceny. Jak mówię, no tak słyszałem, że rolnicy dostają 2 zł już, czy ponad. Słuchajcie, jak z tymi lodami dla dzieci będą? Dobra, idziemy, no. Proszę bardzo, chodź za mną, cały rząd, i porozmawiamy sobie kilka słów, bo chciałbym się o was coś dowiedzieć, bo nic nie wiem, nie znam was. Proszę, tu chodź za mną, stań, chodź tutaj. Jak masz na imię? Antek. Antek, tu za mną, ustawisz się po kolei, rząd będziemy ustawiać. Tak jak na wycenie. Chodź. Tak, i głową tam do wyjścia. Proszę bardzo, po kolei. Chodźcie. To w miarę możliwości, aby tak w miarę ustawić, żeby ten rząd, żeby nie każdego nie ominął później w rozmowie. To zapraszam ten taki rząd ustawić. To jest... Krowa, a to jest... Sześć ringu. Głową do wyjścia. A ja już pomogę koleżance, bo widzę, że ciężko. Zapraszam. Dobrze, tutaj bym prosił panią, żeby ustawić tam... Później ustawimy jeszcze jedną linię, taką, to jest pomocnicza linia dla sędziego. Tutaj ustaw się, panie. Ustaw się. Zauważyłeś, że mocno się trzęsie. Dobrze, bo nie będziemy dłużej męczyć, żeby dużo nie chodzili, także teraz porozmawiamy. Nie chciałem tak szersze, ale dobrze, później jeszcze jedną linię do wykonania. Chciałem na telefonie lepiej by było równo zakrywane, nie? Po kolei może tutaj zaczniemy. To jest ze stojaka? Na stojaku? No właśnie tak, myślę, tak. Chyba tak, no chyba tam. Tylko nie potrzebuję jedną rękę trzyma. Dobry. Cały czas. A skąd przyjechałeś? Z Pokrzywca. A jak twój cielaczek się nazywa? Szelka. A sam go przygotowałeś, czy? No sam. Tak? A jak długo? Na 3 miesiące. 3 miesiące? 3 miesiące. A pana miesiąc. Dorosły nie przygotowałeś. Cielak ma miesiąc. Bardzo długo. Znaczy tata mi... Tata też mi pomagał. No to dobrze. Dobrze, to dzięki bardzo. Cześć. Cześć. Skąd jesteś? Chodź. Cielaczek mój. A za mnie takie ma pranie. Ja chyba hodowlę założę. Cezar to jest rasa jaka? To jest szmalcer miniaturka. A, miniaturka, ja mam Jorka. A mam Majorkę. No. To była żona z córką, widziałem, głaskały już go. Tak. Próbowały przynajmniej, ale on tak nie lubi za bardzo. Ładnie. Cezar. Cezar. Nie, ja ci tylko mówię, żebyś nie działała, że tak. Nie. Na tak nie.
wieczne. Jeszcze my byli wieczne. No. Trochę więcej nam to co? No. To tutaj jakby co, to tutaj kontakt bezpośrednio do mnie. Jakby co? To samej lipki. Tak, samej lipki. Jakiś czas realizacji od zamówienia? Zależy jaka hala i zależy jaki zakres prac. Bo od jakiej rozpiętości macie na ich? Od 8 metrów. Od 8 metrów. Tak, stoimy w dziesiątce. Tyle, że cena za metr kwadratowy dziesiątki i ósemki to jest to samo. Więc, a jednak ósemka ma mocniejszy spad, mało co tam gdzieś tam wchodzi, nie? A profil, z jakiego jest wykonane, to jest to samo, to tak? To jest to samo, tylko że ósemka jest 5 cm węższa kratownica niż ta dziesiątka, aha, nie? Bo tutaj ma pan 30 cm, tam mamy 25. I teraz zaczekaj, stoimy, mówisz, to? To jest dziesiątka. Dziesiątka. Tak, 5 metrów w środku, 5,30 na zewnątrz jest wysokość. Tu jest 5. Długość też jest 5 i wysokość też jest 5. No to pokazówka jest, nie? No, natomiast no, długość jest... I teraz powiedz mi cena na dzień dzisiejszy. 270 zł za metr kwadratowy z montażem, z transportem. To jest 5 i 10, tak. 50 metrów. No. A ile za metr kwadratowy? 270. To jest 10, 11, 400, tak? No tak wychodzi. 11, 400. Znaczy, nie, chyba nie. Dwa razy 5, 10. 13,500. 13,500, tak? 13,500 za 50 metrów kwadratowych. 13 razy 10, jakby było 50, 130, tak? Tak, no metr kwadratowy ma pan 270 zł. Czy to się później jakoś dywersyfikuje? Czy, nie, czy... nie dywersyfikuje, ale ja panu mogę rabat dać. Aha. W ten czyli, sposób. To jest, czyli nie? Coś jeszcze idzie. Oczywiście. W ogóle. To coś będziemy się zastanawiać, tylko nie wiem, czy nie. Choć to też jest, jakby tak postawił do przodu, nie, to by też było kawał. Ja powiem, bo my robimy też zwykłe hale, dwuspadowe, jednospadowe. By się pomyślało w tym kierunku też, żeby można było przyczepę trochę dźwignąć, to może by... Nie, nie. Ale by, jakby uważał. No albo... Żniwa, to by albo dwunastkę chociażby wtedy dać, nie? A albo szerszą rozpiętość 12. To jest też za 270 zł. To już jest złotych. Różnica w tym sklepieniu, tak, ile? Metr? Ponad? Metr. Metr w środku. Ona ma 6 metrów w środku. Co z plandekowaniem? Z plandeką. Z plandeką my robimy też bramy, do tego robimy też posadzki, bloki. A ile by taka kosztowała na przykład 12 metrów szerokości na 20? 64,800 na chwilę obecną netto. A montaż w tym czy do... Montaż w tym. Montaż i transport w tym. Jeżeli gdzieś tam pan z drugiego końca Polski nie jest, tutaj jeżeli tam w okolicach 100 km to... Skąd jesteście? Lipka. Pod Sępólem, pod Złotym. Sępólem Ukraińskie? Hali? 64 tysiące. 64. Z montażem też. Z montażem? Tak, jest wkopywany, tak? Tak, jak tutaj pani ma plandeka, jest wydłużona. Kotwy, tak? Kotwy, to? Kotwy. Znaczy może stać i na gruncie, ja mogę równie dobrze ją przymocować do betonu. Tak? Na szklankach czy na blokach betonowych jakichś. Dla mnie to nie ma gdzieś tam różnicy, jest inny system po prostu kotwienia później, nie? Rozumiem. A jeszcze już nie ma i mniejszych. Jest jeszcze ósemka, nie? Ale też cenowo jest to samo co to, więc nie ma chyba sensu. Możemy na miarę do państwa? Już? Pani tam bezkazerzy. Leasing. Nie wiem na ile teraz to jest opłacane, bo już powiem szczerze, 4 miesiące nie pamiętam. A pan mi powie, że tak wejdę w słowo. Chodź, wody się napijemy. Usiedzimy trochę. Wody się nie napijemy. Czy tu? W ty chcesz? Co? Idziemy, bo mać też tutaj. Tak, mówimy o hali 12 na... 12 na 30 to by była cena 97 tysięcy z montażem i z transportem. To jest netto, nie? I to się nam równa. 97 tysięcy netto. Teraz tak, jakby ona miała być zamknięta. Możemy zrobić zamknięcie, z tym, że mogę podać jedynie taki przedział cenowy. Za szczyty to by było tak
15-25 tysięcy za szczyty, no bo tutaj już w zależności co Państwo sobie zażyczą, no to jest po prostu. Czyli jakbyśmy chcieli z dwóch stron to zamknąć, to byłoby no, 15-25 tysięcy, nie? To jest taki przedział, no nie mogę powiedzieć dokładnie, no bo to już dokładnie, no to jak możemy wycenić po prostu w oparciu o jakieś tam mniejsze po prostu rzeczy, nie? Tak w przybliżeniu mogę powiedzieć, przy zamkniętych szczytach od 15 do 25 tysięcy. Taki mieszany szczyt blacha z PCV-ką, z bramą przesuwną 6x4,5 i drzwiami to by było, nie? I to dwie strony są. Jak pani mówiła? No ja tu mam 30, ale tak no. Mówię, koło zależności jaka, no to... To co to by było? Dwie bramy? Mówię. Tak, dwa szczyty zabudowane, bramy przesuwne, ja tutaj mam 6x4,5 i no jak to ustawimy, to raczej tylko będzie nas interesował przód. Jeden na stałe, żeby było zamknięte. Tylko jest ogólnie taka zasada, że albo się zamyka dwa szczyty, albo się nie zamyka wcale. No bo jak później będzie wiał wiatr, to może, nie daj Boże, wypchnąć, nie? My montowaliśmy na życzenie klientów czasami szczyt jeden. Ale to by było co? I się nic nie stało. Byłoby no, ale... otwierane na ten moment wyjazdu, wjazdu, nie? I zamykane. No, ale właśnie dlatego, że zamknięte, no to pod naporem jakby albo się... Znaczy ja po prostu muszę Państwu to powiedzieć, bo można sobie na własne życzenie jakby chcieć jeden. Ale w sumie co, jakby zamykać, a nie byłoby to otwierane, to niewiele wyjdzie, jeżeli będzie to otwierane już ta różnica cenowa, nie? Dokładnie. No to nie, no to bo będą dwa otwierane. Bo na co Państwu by było to potrzebne? Na no jakie zastosowanie? No po prostu, żeby mi z tej strony, bo tam dalej już nie będę. Będzie mi się kończyć działka, żeby nie zacinało. Albo tak. Siatkę antywietrzną możemy założyć. To wtedy też będzie chociaż trochę wytłumiony wiatr i myślę, że jakieś zastosowanie. My też coś byśmy wymyślili, nie ma problemu. To już się dogadamy wtedy. Tak, a na co to by miało być jeszcze? Maszyny, słoma, siano, coś takiego? Nie, ani nie słoma, ani nie siano na dzień dzisiejszy, a w przyszłości być może coś takiego będzie. Konkretnie na akcję żniwną, żeby coś wysypać tam zboża i później schować maszyny. Bo mam stodołę i tą stodołę muszę zdemontować, starą stodołę z drewnianą. Już mówiłem do koleżanki, że jakby ktoś się odzywał, szukał starego, stuletniego drewna, to mam i dębowe, i sosnowe. Tak? Piękne, pięknie ciosane słupy. To my akurat jesteśmy w trakcie budowy domu. To niech mi pan da namiot na siebie. Tak całkiem serio mówię, no. Dobra, zapiszę pan. Jasne, może tak, żeby nie pójdę pamiętać. Przypuszczam, że to drewno jeszcze na budynku by posłużyło, mogłoby posłużyć dłużej jeszcze jak te nowe. Niech jak te nowe, jasne. Pani 502 643 332. Ale pod tym telefonem to wieczorami, bo to jest nie ten telefon, który tu mam. A na ten. Na... Pan mówił to drewno. I Kazimierz Wnuk, może pani sobie zapisać. Dobrze? A pani pracuje w tej firmie? Jestem właścicielem tak? tej firmy. To tam brat mój pracuje, Czesław. No. Pan Czesiu, tak? No. Okej. Okay. On mnie tu podesłał. No to już pani będzie wiedziała. Jasne. A jakie to drewno tam państwo macie? No jak pani chce, to... Dębowe, tak? Trochę jest sklepienia bram wjazdowych i dołem jest... Kilka sztuk jest dębu, belek. No a tak to jest sosna. Oho, okej. Okay. To... Mogę pani pokazać, jak to wygląda. Mam.